Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy was w ogóle reaguję na... Memories. Słuchajcie, to jest ostatnie wideo nasze tego roku, więc fajnie by było chyba trochę rzucić pamięcią sobie. Rzucić pamięcią? Rzucam pamięcią i teraz przegadajmy może w końcu między sobą. Co myślimy o dramach tego roku, przynajmniej niektórych? Tak, bo wy oddaliście i oddałyście głosy w ogóle Poland Awards tegorocznym i zdecydowaliście o waszych ulubionych wydarzeniach tego roku. Możecie sobie tutaj zobaczyć to wideo, a teraz my się wypowiemy. Tak, teraz pora na nas. Zapraszamy was do działu komentarzy, gdzie możecie, nie wiem, sobie podyskutować na przykład i tak dalej. Słuchaj, bo ja dzisiaj pół dnia się przygotowywałem. Aha. Przejrzałem wszystkie nasze wideo z tego roku. Jaki kujon. Tak, trochę tak. I wybrałem 16 moim zdaniem najciekawszych, najgłośniejszych inb oraz dwie inby, o których nie mówiliśmy w ogóle, a które były głośne i się wydarzały. Okej, okay. Spośród tych 16 czy jest łącznie 18? Łącznie jest 18, bo jest no 16 plus 2. Słuchajcie, no to zaczynajmy, żeby to jakoś się za to zabrać. Leciałem chronologicznie, bo przeglądałem sobie po kolei te wideo. I pierwsze było Monika Richardson o Jacku Kurskim, niech go piekło pochłania. Tak? To był jakoś początek roku? Taką zapisano. Niech go piekło pochłania. Tym zdaniem po prostu zasłużyła na nominację do Ikony Roku w naszych nagrodach. No, Monika Richardson jest zabawną osobą, jest specyficzną osobą. Jest bardzo inteligentna. Jest niezręczną osobą. Na tym polega już ta cała specyficzność taka, nie? Jakby never forget jaszczur. I mówią już na ciebie jaszczur. Nie. Ale ja darzę ją dużą sympatią i super to było, co ja powiedziała. Czekam na kolejnej... Znaczy, super było to, co powiedziała, a jeszcze bardziej lubiłem to, że później, gdy ona została o to zapytana, to ona mówiła, że tak nie powiedziała wcale. Nie, nie powiedziała. jakby wiecie, w sensie mówiła z takim uśmiechem, że jakby po prostu tak na wyjebce, no. Tak, totalnie. Drugi na punkcie, trochę chronologicznie, trochę nie, ale tutaj jest dużo podpunktów, no to wszystkie odcienie Edyty Górniak. A było tego trochę, ponieważ... No ja pamiętam 4000 lat. To mam ostatnie, ale zaczęło się wszystko od koncertu Pro Ukraina, telewizowym koncercie. To jest takie pudełko. To jest takie telewizom. I tam są obrazki. Telewizom. I w telewizom był koncert charytatywny, na którym się udało zebrać, z tego co widziałem, ponad 3 miliony złotych. I całej awantury ze Steczkowską dookoła tego. No ja też jakoś, nie wiem, nie rozkładałem tego na czynniki proste, ale jako tak to śledziłem. Mi się wydaje, że właściwie to... nigdy Górniak nie zaprzeczyła temu, że dostała za to pieniądze, a wręcz wydaje mi się, że to potwierdziłam po prostu wyjaśniając to tym, że te pieniądze poszły na zespół, na sprzęt i w ogóle wszystko. Uprzejmie informuję, iż za udział w koncercie niedzielnym z oczywistych względów nie pobrałam wynagrodzenia. Producent w uprzejmości pokrył wyłącznie koszty mojej ekipy, transportu i hotelu. Wydaje mi się, że to było coś w tym kierunku, ale jakby, no nie wiem, no dostała te pieniądze, tak? W takim razie, no jakby dostała po prostu. Więc jakby myślę, że o to chodziło po prostu Jusi. No nie wiem, jak dla mnie to był to tak naprawdę taki kwas... Niespodzianka, ale jakby to jest ten poziom po prostu cały czas obulgotania tej wody pomiędzy Edytą a Justyną, tak, który trwa od lat, więc jak może to wypłynąć i po prostu mogą o sobie coś powiedzieć złego, to Edyta na pewno nie odpuści, w końcu jest taka miłosierna. Jeśli jednak pani Steczkowska, broniąc swojego PR-u, gotowa jest sugerować mojej osobie kłamstwo, to ja zgłaszam gotowość spotkania się z nią na drodze sądowej. Zakładam, że tam każda artysta miał jakiś swój zespół. Nie wiem, nie sądzę, aby był jeden zespół, który grał dla wszystkich artystów, tak? I jakby to jest prosta sprawa, tak? Jeżeli Steczkowska uważa, że Górniak wzięła pieniądze, a Górniak uważa, że wzięła te pieniądze dla zespołu na organizację, no to czy Steczkowska wzięła te pieniądze dla zespołu na organizację, czy sama wyłożyła ze swoich, żeby zapłacić? Zostaw te pieniądze, idziemy dalej. Nie, no bo to jest ważne tak naprawdę. Problemem jest to... Ale ty do tego podchodzisz racjonalnie, a tutaj nic wspólnego z racjonalnością, to są emocje. Problemem jest trochę to, że Steczkowska wyszła z tej sytuacji dosyć dojrzale, ale może aż za bardzo, bo ucięła temat i właściwie wiele wszyscy straciliśmy, myślę. A Górniak, no, odleciała znowu z drugiej strony. Tak. Ale fakt jest taki, że dzisiaj, gdy wychodzi to wideo z Sylwestra, no, mają się pojawić na tej samej scenie, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy dawać znać. A tymczasem idziemy dalej. Była jeszcze inba pomiędzy Edytą a Zapędowską.
To było żenujące. To było żenujące? Ja zbudowałam jej legendę i to musimy sobie powiedzieć szczerze. Nikt nie znał Eli Zapędowskiej na skalę ogólnopolską. Ja wszystkich przekonałam, że to jest osoba, u której się warto uczyć śpiewać i muszę się z tego bardzo szczerze wycofać. Czyli mamy tutaj oczywiście przykład tego, że przez lata korzystała z pomocy jakiejś wykształconej w tym kierunku osoby, tak? I nikt nie zabierze tej Edycie, że ona ten głos, że ona śpiewała, że to jej głos, że to ona śpiewała te utwory, które są jej utworami. Jakby super, ale często tak się składa, że aby osiągnąć dojść do jakiegoś momentu, wiele osób na to też pracuje. To prawda. I może Zapędowska jakby dostawała za to, po prostu wykonywała swoją pracę, może miała za to płacone, jakby cokolwiek, ale było, to się działo, tak? I jakby Edyta potwierdziła. Zresztą Zapędowska pracowała z wieloma osobami, to Mysza. Na przykład z Gosią Andrzejewicz. Na przykład, nie, chyba, tak? Tak. Ale to nie było tak, że tak, tak, było rzeczywiście. Pracowała przez z nią. Chwilę, tak. No i ważne, no a jeżeli po 30 latach ona nagle mówi, że właściwie to jej nic nie zawdzięcza, a no przez wcześniejsze 20 lat mówiła, że jakby dużo zawdzięcza, no to no jakby sama się wkopuje. A co do tego... Reptylianie w lato. Tak, tak, pamiętam, fantastycznie. Ten zjazd ludzi świadomych, czy chuj wie jakie. Tak, bo tam był ten taki lekarz szaman. Tak. Jak ty się modliłeś, że ten deszcz spadł? On mówi, ja nie modliłem deszcz. Ja się modliłem deszczem. Tu i teraz. Czyli on wszedł w częstotliwość wody, skomunikował się na poziomie subtelnym i przywołał w tę część geograficzną wodę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że z tego co ja pamiętam, to ona tam miała swój własny wykład i nie ma z tego żadnego dowodu ani żadnego zapisku tego wydarzenia, ale za to pojawiła się gościnnie na wydarzeniu tego właśnie jakiegoś szamana, nie pamiętam teraz, ja kto się nazywa, pamiętam. Ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, ten w okularach dziad. I tam właściwie przejęła pałeczkę i przez większość tego czasu gadała jakieś głupoty i to zostało znowu nagrane, nie? Tak. I tam chyba było kodowanie tej wody i jakieś inne, no, reptylianie, że są w showbiznesie. Prawda, ja pracuję w showbiznesie, wiecie ile tam jest reptyli? Słowo daję. Ja bym chciał, żeby ona zrobiła listę. Tak, o nich po prostu trzeba wyautować reptili, żeby wszyscy widzieli. Oczywiście tak, czy ja rozmawiam z człowiekiem, czy z jaszczurką. Tak, z jaszczurką. No i ostatni podpunkcik przy Edi, tegoroczny, no to słynne 4000 lat, które ty zapamiętałeś. Na Ziemi jestem o 4000 lat, mierząc czasem linearnym. Wow. No ikonik, no powiedzmy sobie wprost. No, co by się nie uważało, jest to ikonik. No w skrócie, czekamy na więcej. Oczywiście, że tak. Jesteśmy otwarci. Nasze czakry są wszystkie pootwierane na Edytę. Ja w tej chwili już jestem gotowy na wszystko, więc jakby jedziemy. No to jedziemy do kolejnej dramy tegorocznej. Czy pamiętasz, jak Julia Wieniawa zrobiła sobie tatuaż na wakacjach? Pamiętam to zdjęcie. Julia postanowiła sobie zrobić tatuaż i pochwaliła się tym tatuażem na swoim Instagramie. Teraz widzicie te zdjęcia. Tutaj jakiś pan, który wykonuje jej tatuaż. Jakieś po prostu warunki... Nie wiem, spartańskie. Spartańskie. No to było w jakimś takim jakby szałasie chyba na wodzie czy coś takiego, tak. Więc może ogólnie widok dla takiej osoby przeciętnie mieszkającej, nie wiem, w Warszawie to fajny, ciekawy, ale... Ona tam po prostu sobie nie siedziała, tylko miała robiony, no nie wiem, no i tatuaż na całe życie, tak? To jest, nie wiem jak to nazwać, czy to jest zabieg, to jest jakaś ingerencja, tak? No bo jakby, no to powstaje rana, tak? Powstaje rana. Niewątpliwie tak jest. I niewątpliwie tak jest. To prawda, z drugiej strony jest to ręka Julii Wieniawy, czy tam noga, czy głowa, niech więc może sobie robić co chce. To prawda. No ale z trzeciej strony zaraz ktoś powie, że no miliony ją obserwują i też będą sobie w śmietnikach robić tatuaże, no ale to też prawda. Wiecie, z dziesiątej strony, jeżeli ktoś chce sobie zrobić tatuaż w śmietniku, to niech sobie robi tatuaż w śmietniku. I to również prawda. Kolejną rzeczą, którą mam na liście, która gdzieś nas trochę chyba zachwyciła, czy pamiętasz, jak pani Wersow zrobiła wideo o rzeczach, których nie lubi robić? Tak, wsiadła do autobusu. I wsiadła do autobusu na przykład. Do pustego autobusu. Komunikacja miejska. Dla wszystkich. Dla ludzi. Dla ludzi wszystkich i którzy tam wchodzą. Nie jechałam autobusem takim miejskim, myślę, że już z 2 lata, jak nie więcej. Przejechała się, nie wiem, jakiś przystanek zapewne. No i tyle właściwie. No coś okropnego. Tam wypiła jakiś zdrowy sok. Zdrowy sok wypiła. Takie zdrowe? Wypiła takie zdrowe. No, tak zdrowe.
zdrowa. I coś jeszcze? No, ale to była ikonik. I zjadła jakąś czekoladę, której nie lubi. I wzięła te wszystkie słodycze, których bardzo nienawidzi. Tak, ja się bawiłem bardzo dobrze, komentując no, to wideo. To jest content na poziomie, słuchajcie. No, przerażające po prostu, jest horror. No to jest po prostu prawdziwa bohaterka, ona zasługuje na to miejsce, gdzie jest i tak. Myślę, że w przyszłości może po prostu zostać świętą. Nie wiem, czy świętą zostanie kolejna nasza bohaterka, czyli pani Kajach, która... Nie zesrajcie się. Tak, rozbudziła emocje po prostu połowy Polski, bo powiedziała do paparazzi, nie zesrajcie się. Zesrajcie się. To było chyba Opole. Chyba Opole. No i później ponosiła tego konsekwencje. Tak, bo jej nie chcieli robić zdjęć. Tak, podobno jej nie chcieli robić zdjęć czy coś. Gdybym ja miał się obrażać za każdym razem, gdy ktoś do mnie powie nie zesraj się, to musiałbym cię obrazić na połowę świata, jak nie więcej. Nie wiem, czy tam chodziło o coś więcej i po prostu to już było jakieś kolejne takie jakby starcie i jakieś nieporozumienie, no bo to samo takie nie zesrajcie się w biegu, przecież wszyscy to widzieli, bo ten filmik był nagrany, no to jest dla mnie śmieszne, tak? I żeby, nie wiem, jakieś dorosłe chłopy obraziły się śmiertelnie po prostu coś takiego, ja bym po prostu to wszystko obśmiał, no. No ja. Więc nie wiem, czy tam było coś więcej. No ona nie miała akurat w tej chwili ochoty na zdjęcie. Jest z drugiej strony osobą publiczną, ale to nie jest też tak, że zaatakowała ich maczetą, tak? No, dokładnie. Nic im nie zrobiła, po prostu przechodziła i coś tam odpysknęła. No i co? I co teraz mam zrobić? Mam się obrazić? No. Kolejna osoba, która zachwyciła, trochę no niespodziewanie zachwyciła, no. Aleksandra Konieczna. Czy pamiętasz panią Aleksandrę, aktorkę Konieczną i jej dziwny system oraz tłumaczenie się, że tak, że piła wodę z bąbelkami. Piła wodę gazowaną w sensie. Piła wodę z bąbelkami. Było coś na odwagę? A tak, ja się jaram ostatnio od kilku dni wodą z bąbelkami. No tak się po prostu jaram. Coca-Cola, już tam Red Bull odpuszczam nawet, ale... Wodę z bąbelkami. Wodę z bąbelkami, ja całe życie piłam przykładnie, nie gazowaną i nagle... Coś mnie odwaliło i mnie po prostu freestyluje, no. No tak, była woda. Z bąbelkami. I my chyba widzieliśmy jakieś fragmenty tylko, jak ona wręczała tę statuetkę, czy nie, kogoś tam zapraszała. Nie, już. My mamy tylko jakby relacje z tego. Nie. Tak. Tak, ale widzieliśmy fragmenty jej mówiącej na scenie, ale tak. Wszystko też jakby rozeszło się o wywiad dla jakiegoś portalu, gdzie dla pudełka, komentowano gdzie się to. Tłumaczyła z tego, tak. Tak, tak. Mnie to rozbawiło bardzo. Mnie też. Tutaj mamy znowu drugą stronę, tak jak z Kają, że wydarzyło się coś zabawnego. Jak to w show biznesie ludzie to komentują różnie, tak? Jedni powiedzą, wiecie, kupa, drudzy siku. No i co, jakby, no mają prawo, niech to mówią. Ja wychodzę z tego założenia, żeby po prostu to obśmiać i iść dalej, bo tak naprawdę nic okropnego się nie stało. Nikomu się nic nie stało. No z tego co ja pamiętam, to ona tam się obraziła. Pani Aleksandra poczuła się dotknięta tym wywiadem, którego sama udzieliła. Chyba za ten wywiad, którego sama udzieliła. Tak. To było takie niezręczne, no bo właściwie no to brała udział w tym wywiadzie i odpowiadała na te pytania, więc jeżeli miałaby jakiś problem z tym wywiadem, to powinna w trakcie jego to powiedzieć, albo nie wiem, nie zgodzić się na publikację, więc nie wiem, to było takie dziwne, niezręczne. I tym sposobem dotarliśmy do czerwca, czyli do połowy roku, a jaki przychodzi czerwiec, to przychodzi Parada Równości. Dużo osób na nią przybywa. Ale niektóre nie miały czasu. Na przykład nie miały czasu, na przykład Małgorzata Rozenek-Majdan, która tak długo się stroiła na Paradę Równości, że nie zdążyła wziąć w niej udziału. Ubiera się na paradę i trwało to godzinami, jak to zostało policzone. No do parady nie dotarła. Doszła tylko do pasów. Do pasów doszła i z powrotem. Zdążyła sobie jedynie zrobić zdjęcia. Pochwaliła się tylko nagraniem i zdjęciami z przygotowań. Oraz z tego, jak się przechadza przez jezdnie, przez pasy w tym stroju. Okay. Pasy są puste, nic tam właściwie się nie dzieje. Piękna to była inba, nie zapomnę jej nigdy. To nie jest nic nowego, bo mam wrażenie, że wiesz, większość osób medialnych w jakiś sposób się wypowiadających na powiedzmy ważne tematy społeczne czy polityczne, to jest taka, że niby tu są, niby to je obchodzi, ale tak naprawdę to ich w ogóle nie obchodzi, bo bardzo często ich to bezpośrednio nie dotyka, więc są takie jedną nogą tu, drugą tam. Zaraz ci ktoś powie, no dobra, ale napisała przynajmniej o tym wydarzeniu. No i co z tego, że napisała o tym wydarzeniu? Nie wiem. I co to zmieniło? Ja bym wolał, żeby ona na przykład
nie pisała o tym tak wielce i po prostu poszła jako normalny człowiek z rodziną, czy bez rodziny, nieważne, poszła na takie wydarzenie, założyła, nie wiem, czapkę z Daszkiem, no nie wiem, na przykład, wiecie, ale poszła incognito, najwyżej nagrała coś w trakcie, czy wypowiedziała się po, jak było, a nie po prostu, to nie jest wsparcie dla mnie, to jest dla mnie takie, taka ściema, no. To był też rok, w którym Karolina Pisarek wzięła ślub. Jak był ślub, to było też wesela. No i znaleźliśmy się w sytuacji afery kopertowej, tak zwanej, gdy Karolina, nie wiem czy pamiętacie, bardzo była niezadowolona, że wesele jej się nie zwróciło. Tyle pieniędzy na nie wydała, ale nie zwróciło jej się, bo w kopertach ludzie dali za mało, liczyła. Dobra, w sensie ja już bym nie szedł tak daleko, że ona była bardzo niezadowolona, no wspomniała o tym, bo została o to zapytana. Powiedziałaś o tych kopertach, jak się czułaś, jak liczyłaś. Ej, bo to jest ciekawe, nie? To ty wiesz, otwierasz. Wiesz, otwieraliśmy to właściwie z Rogerem i zapisywaliśmy wszystko w notatniku. Dobra, to patrzyliśmy, czy nam się troszkę zwróciło, wiadomo, że... Ja nie sądzę, aby była bardzo niezadowolona, bo bogaci ludzie... Nie wyrażają niezadowolenia publicznie. Tym, że mają mało pieniędzy, bo mają ich dużo, co jest oczywiste. Ja mam wrażenie, że ten rok na pewno wyróżnił się wśród dziennikarzy tym, że zaczęli zadawać coraz bardziej bezczelne i bezpośrednie pytania. A zwróciło się troszkę? Jaki procent cię zwrócił? Tak satysfakcjonujący? Być może z tego względu, że po prostu nawiązują jakieś relacje pseudoznajomościowe z tymi celebrytami, więc oni czują się tacy bardziej otwarci, ale nie wiem na ile to są prawdziwe relacje, jeżeli dzięki temu można zadać bardziej po prostu jakieś takie osobiste pytanie. I w takiej sytuacji takie osóbki, które sobie tam w chmurkach latają, jakby nie przemyślą konsekwencji, po prostu tak pa, 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 pa. Trochę tak jest. 1,5. Ta osoba, która prowadzi ten wywiad, jakby ma check i jest załatwione. No tak, prawda. A z drugiej strony jakby nie zrobiła nic złego, bo zadała po prostu pytanie. Tamto nie musiała odpowiadać na te pytania. Absolutnie nie musiała, no zrobiła to jakby sama, będąc świadomą jednostką. Ja od zawsze nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Uważam się to strasznie jakby jakieś takie niskie. No nie jesteśmy tego nauczeni po prostu. Nie wiem po co w ogóle jakby to robić, bo to ani nie jest żadną jakąś wartością. Jeżeli ktoś jest taki naprawdę bogaty, to tak musi o tym gadać cały czas. Nie pasuje mi to za bardzo, ale ludzie są różni. No, ale pamiętam za to, że była też akcja, bo pożar był podczas tego wesela. Ale coś było związanego z jakąś celebrytką. Był jakiś pożar, ale go ugasili i później pojawił się nowy pożar z kopertami i później jeszcze w to wszystko weszła Gilon, bo ona była tak na głównym froncie. Bo to było przed jeszcze tą imbą, o której wszyscy rozmawiali. I wtedy już jakby ci dziennikarze próbowali zadawać pytania na temat innych. Tak, innych, to bo to jest jakby nowość. Ale ci ludzie jeszcze byli tacy, no nie wiem, ale a Gilon wtedy powiedziała, no że głupie to jest, tak? Przenosimy się do TVP, a właściwie do Sprawy dla Reportera, gdzie pojawiła się nieco zapomniana, ale nieco też odmieniona Tamara González-Perea i zrobiła swoje słynne hejo, hejo. Cudowne. I zagrała na bębnach dla chorego dziecka. Hejo, o, o, o. No to jest taki skarb po prostu znikąd. Kto by się spodziewał i kto by, nie wiem, w ogóle o tym mógł marzyć, nie? Ja do końca nie ogarniam, o czym jest ten program. Czy to jest interwencyjny i robiony na poważnie? Czy to jest jakaś parodia po prostu z... Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nie myślę, że ani jedna, ani drugie. Myślę, że to jest sklejka wszystkich rzeczy. Myślę, że po prostu chodzi tutaj o wzbudzenie sensacji. Ja nie wierzę, że oni jakimś tym ludziom pomagają, no bo jeżeli ten program trwa ile? 40-60 minut, a tam mają w każdym tym programie po 3 sprawy, gdzie przez większość czasu jest materiał wideo, później przez 10 minut wszyscy na siebie pokrzyczą, ktoś się popłacze, a na koniec wyjdzie ktoś z Disco Polo i zaśpiewa. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Tak, nie ma to sensu. I później następna historia i jakby już do śmietnika z tymi ludźmi, nie? No chodzi po prostu o to, żeby była jakaś sensacja, żeby o tym się gadało. No z pewnością przy Tamarze to się udało. Myślę, że nawet przerosło ich oczekiwania. Ja nie wiem właśnie, i Tamary też. Ale Tamara się tak naprawdę, można powiedzieć, że kompletnie nie wpasowała, ale z drugiej strony idealnie się wpasowała w ten program. Właściwie nie wiadomo, co ona tam robiła. To nawet, jako kto była? To nawet nie był jakiś odcinek, czy nawet historia poświęcona jakiejś ezoterapii, czy coś takiego. Po prostu pojawiła się, bo jest osobą rozpoznawalną medialnie. Tak.
I to jest tyle. Ale z drugiej strony myślę, że nie wiem, kto by szedł z tą inicjatywą. No wyglądało to trochę tak, jakby Tamarze na tym zależało, no bo to przecież od tego tak naprawdę większy zasięg ludzi dowiedział się o tych bębnach, o tych czaszkach, o tym wszystkim. Ja jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, ona może tak naprawdę w tym momencie mówić wszystko, że jest super ekstra i tak dalej, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak naprawdę i czy naprawdę przełożyło się jej to finansowo na sprzedaż tych wszystkich pierdół, te wszystkie szkolenia, uwalnianie tego głównie i tak dalej. Myślę, że tak. Czy naprawdę jej się to przełożyło, czy po prostu to też jest gdzieś taka beka i wydmuszka i tak naprawdę nie? Myślę, że znając ludzi to się przełożyło, bo mało osób, tak naprawdę, gdy spojrzymy tak szeroko, mi się wydaje, mało osób ogarnia te dramy i o co tam chodzi. A często to po prostu chodzi o wyrobienie imienia, nazwiska i że po prostu o tym się mówi, widzi się nagłówek. Nawet nie czytasz tego nagłówka, ale widzisz, co to za osoba. Więc na pewno stała się bardziej wyszukiwana, gadano o niej. Ale też muszę dodać jeszcze, że ta drama wyróżniła się dla mnie tym, że Tamara właściwie chyba nigdy nie wyjaśniła tej sytuacji ani nie przeprosiła. Tak. Tylko najpierw przez chyba kilka tygodni nie było z nią żadnego kontaktu, co później wyjaśniła, że była w dżungli. Co jest chyba nie do końca prawdą, ponieważ ktoś obsługiwał przynajmniej i sklep. Jej po pierwsze, no ale to pewnie ludzie, ale jej Instagram prywatny, osobisty i wiecie, my zadawaliśmy jej pytania, bo chcieliśmy poznać jej zdanie, no i ktoś wyświetlał te wiadomości i nam nie odpisał. No ale oczywiście, no ja założę się, że każdy portal wysyłał zapytania do niej, tak. Do jej wszystkich ludzi, ale to było wszystko jakby zamierzone takie, aby po prostu to trochę ucichło, ona później wymyśli, że gdzieś była w dżungli oczywiście, no bo nie powie, że chciała, żeby to trochę ucichło i to wszystko ma sens, bo później jak było z tymi czaszkami, gdy ona wrzucała jakieś filmiki, jak się produkuje te czaszki, to okazało się, że to są czaszki z AliExpress, tak? Więc jakby szła w zaparte, że jest po prostu, że to wszystko jest jakiś spisek dookoła niej, a tylko pogrążała się cały czas bardziej, bardziej, bardziej i mimo to, mimo tych wszystkich jakby dowodów takich czarno na białym, albo jakby Jarosław Kaczyński powiedział, białe nie jest białe, tak? Byłeś blisko. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Na te takie sensowne wypowiedzi nie reagowała. No i to jest przykład tego, że tej dobie można wszystko zakłamać. Ta drama z jednej strony bawi mnie po prostu swoją abstrakcyjnością i wiecie, te bębny, jakiś ten szamanizm, jakieś dziwne rzeczy, ale z drugiej strony jest tam też taki ciemny aspekt, że ona wykorzystuje ludzi, którzy naprawdę szukają pomocy. Mm-hmm. Często szukają jakichś alternatywnych dróg pomocy, bo na przykład medycyna, wiecie, tradycyjna im nie pomogła i albo już nie ma ratunku i szukają w inny sposób i po prostu naciąga ludzi na bardzo duże pieniądze. Niestety, słuchajcie, każdy jest kowalem swojego losu, no i pozostaje, nie wiem, chyba pozostaje oglądać nas i słuchać nas. Może wtedy to uratuje was przed jakimiś innymi sytuacjami. Kolejną rzeczą, którą mam na liście, jest pani Dane. Ty pamiętasz, co się wydarzyło z panią Dane? Coś wydarzyło z panią Dane. No, pani Dane poleciała odrzutowcem. Spełniła swoje wielkie marzenie. Odrzutowcem. Prywatnym samolotem. Pierwsze co, szczerze powiedziawszy, to mi się skojarzyło makijaż, o którym chyba nie rozmawialiśmy nigdy. Makijaż, który miał być jakimś manifestem wsparciem dla Ukrainy, ale odbił się takim echem, no bo nie wiem, było bardzo dziwne, jakieś tak. Na głowie, narysowane twarz i w ogóle. A druga kwestia to był ten lot. Tuż po przylocie na Ibizę celebrytka opublikowała na Insta Stories serię nagrań, w których pożaliła się na hejt ze strony internautów. No, to z waszej strony. No to wracamy w tej sytuacji trochę do pisarek, czyli jakby znowu chwalenie się dobrobytem i takim życiem na pokaz, nie? Tak, jakby tak. Całe życie chciałam, takie puste. Całe życie chciałam polecieć odrzutowcem, więc poleciałam odrzutowcem i wszystkim o tym opowiem. Wiecie, o co chodzi? Bym uwieczniła wymarzony lot prywatnym odrzutowcem. Była tak duża, iż ostatecznie zdecydowała się usunąć post. Jeżeli całe życie chciałaś polecieć odrzutowcem i spełnić swoje marzenie, już pomijając aspekty, czy w jaki sposób to wpływa na, nie wiem, środowisko i cokolwiek, i kogokolwiek, ile to kosztuje, to polecę tym odrzutowcem. A
pytasz o tym wszystkim. Tym bardziej, że jakby, bo wiesz, o co chodzi, nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś marzenia, które nie są jakieś właśnie jakieś takie super dla na przykład środowiska, ale no to chyba zdajesz sobie sprawę i myślisz też, jak to może wpłynąć na odbiorców, tak? No wiem, o co ci chodzi. Wiesz, co marsz chodzi? Dla mnie to jest takie nowobogackie i takie pokazywanie właśnie bogactwa na siłę. Po prostu ludzie, którzy, nie wiem, nie dorośli do pieniędzy, albo którzy nagle mają ich bardzo dużo, albo którzy nie mają dużo, ale lubią uchodzić za tych, którzy mają dużo. Takie po prostu chwalenie się nadmiarem tego wszystkiego. Nie wiem, dla mnie to jest takie niesmaczne. Że na pewno tak jest wielu osób. To jest osobą. Modne, ja wiem o tym, tak. Że rich bitch i po prostu ociekanie złotem, ja tego nie kupuję. Wielu osobom to imponuje z jakiegoś powodu. Cóż, no dlatego oni w ten sposób działają, ale tu też warto zwrócić uwagę, bo ja myślę, że oni są już tacy oderwani od rzeczywistości, no bo ja nie sądzę, aby zrobili, wiesz, to z jakąś premedytacją i wiedzieli, że będzie imba czy coś. Po prostu to chodziło o to, żeby się znowu pochwalić czymś drogim i w ogóle nie rozpatrywali tej takiej podróży, tej fanaberii. Nie brali tego ponad więcej niż tylko my, tu i teraz. Wiesz, o co chodzi? Ja wiem, tak. No nie wiem, to chyba smutne jest ostatecznie trochę. Następną rzeczą, którą mamy na liście, to była drama, nie jakaś specjalnie duża, ale ja się bardzo dobrze bawiłam przy niej. Mm-hmm. To była pani Murcik z kolei i wielka przygoda z lodówką. Czy pamiętasz, jak pani Murcik wyjechała z domu i wyłączyła lodówkę z prądu? Ona chyba wyłączyła prąd, bo ktoś jej powiedział, żeby wyłączyła prąd przed wyjazdem. No lodówka w każdym razie nie działała, tak? W ogóle mam taką historię związaną z tą lodówką. Ostatnio jak wyjeżdżaliśmy do Chorwacji, to właśnie coś mi się stało z kranem w łazience i uznałam, że wyłączę po prostu wodę na ten tydzień, bo bałam się, że się stanie i mi zaleje i uznałam, że świetnym pomysłem będzie również wyłączenie korków, żeby mi nie sięgało prądu. I pani Murcik była bardzo zdziwiona tym, że to się wydarzyło. Tak, tak, tak. I po kilku dniach odkryła, że ma jakieś tam jebiące ryby, czy jakieś tam rzeczy w zamrażalniku. Ale nie przemyślałam, że wyłączy mi się też lodówka i zamrażarka. I jak wróciłam, to był po prostu taki smród w całym mieszkaniu. Miałam tam w tej lodówce sery śmierdzące jeszcze z mojego odcinka tam z ekipowiczami i myślałam, że to po prostu wina tych serów, więc je wywaliłam. Ale ten smród utrzymywał się przez kolejne dni i dopiero jak przyszła moja mama i otwierałam zamrażarkę, poczułam taki po prostu zapach i zobaczyłam, że wszystkie krewetki, które miałam, roztopiły się. Zaraz zrobiło się bajoro, które zamarzło razem z tymi zdechniętymi krewetkami i po prostu to wyglądało i pachniało tak źle, ale no nieważne, sytuacja już jest opanowana. Ja się bardzo dobrze bawiłam przy tym. Zauważyłem, bo aż postanowiłeś to wspomnieć na koniec. Naprawdę? No, ciekawe, ciekawe przeżycie. Liczę na to, że czegoś to ją nauczyło, a może też, wiesz, innych odbiorców. Może się okaże, że na przykład to wideo było jakimś totalnie edukującym wideo, najbardziej edukującym ze wszystkich ekipowych, bo na przykład 10-letnie dzieci dowiedziały się, że będą wiedziały, że lodówka działa na prąd. Skoro, nie wiem, 20-letnia Murcik nie wiedziała, tak? No to jej odbiorcy już wiedzą, więc może jest jakiś plus tego. Czy pamiętasz pana Dawida Piątkowskiego? On coś reklamował, jakieś portfele? Też, ale... ale... Zaczęło się to od... Zaczęło się od jakichś tam różnych rzeczy, ale była głośna akcja, no. Jak szukał asystentki. A, to później było. To było później. I umieścił takie dziwne ogłoszenie o bycie asystentką, gdzie tam było mnóstwo jakichś rzeczy, które należy spełniać. Doświadczenie dla asystentki zarządu. Modeling, fotomodeling. Ale nie oferuje nic. Oferuje nic w zamian. Jeśli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj. Ale później pamiętasz, jak się tłumaczył i robił jakieś takie dziwne rzeczy. Tak, tak, że ogólnie ludzie świernięci, że on dostał dużo zgłoszeń od pań, bo oczywiście to asystentka może być tylko jego zdaniem dobrze wyglądająca fizycznie kobieta, młoda. Dziękuję wam z całego serca na tą chwilę na ponad 100 zgłoszeń o współpracę, ale już wybraliśmy asystentkę, także bardzo wam dziękuję. Hejterom dziękuję za to komentarze wszystkie. Fajnie wiedzieć, kto jest. Ui. Także mega. Ja lubię od czasu do czasu, wiecie, tak, żeby coś się działo. No, podobno dużo osób się zgłosiło. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ja też, ja też. No i co? No i powodzenia pozostaje, słuchajcie. To jest jakby kolejny przykład po prostu osoby
którą ostrożnie, myślę, należy po prostu obserwować. Jak większość chyba tych wszystkich coachów i tak dalej. No. W tym roku, mijającym już nam, odchodzącym, rozpadła się też ekipa Freeza. I tam wszyscy ze wszystkimi się pokłócili, tak. Później tam gadali na siebie, tak. Storiesy nagrywali. Postanowili, chcieli właściwie wypowiedzieć umowy marce Ekipa Management. Chcieli, a ekipa powiedziała im... Ekipa Management? Powiedziała im... Tyle. I tam po prostu. No właściwie nie wiadomo, na czym to stanęło, bo już. Bo nie wiadomo tak naprawdę, gdzie jest prawda i co tak naprawdę się dzieje za tą całą obrazą, wiesz, i kto z kim naprawdę o co chodzi. To było oczywiste, że to się wydarzy, bo zawsze coś takiego się dzieje. Nigdy, słuchajcie, nie ma być jakichś takich cudownych, bezomyłkowych relacji, tym bardziej jeżeli tutaj wchodzi jeszcze pomiędzy znajomych hajs i duży sława. Hajs, tak. Czyli po prostu najgorsza mieszanka, jaka może być. Myślę, że ogólnie nie jest łatwo zachować jakiś balans po prostu w tym wszystkim. Ale ja myślę, że tam też za dużo prób po prostu tego balansu chyba nie było. Ja myślę, że można by właśnie coś na ten temat powiedzieć więcej i pokazać, jak to wygląda, ponieważ znajomości, relacje międzyludzkie też są pełne jakichś problemów, skrzytów i nie wiem, kompromisów, tak? Moglibyśmy na przykład się czegoś, może niekoniecznie my, ale młodsi widzowie nauczyć z takich właśnie sytuacji. Ale niestety nie było nam to dane, ponieważ przez lata było wszystko kolorowo, cudowno, pięknie, po czym okazało się, że tymi latami to było kłamstwo, tak? Wszystko. Tak samo jak podobnie jest wcześniej z Projektem X, czy jakimiś innymi grupami wielkich przyjaciół i znajomych. No, kolejne rozczarowanie. Nie ma Świętego Mikołaja. Ja się na mnie rozczarowałem, bo ja... Nie ale tam... chodzi mi no, wiem, dzieci wiem, jakieś, chodzi, które wiem. Obserwowały i wiecie, o co chodzi, no. To jest ten moment. This is the moment. W którym pojawia się Inba tego roku. Kurzupkowa? Tak, Kurzupki versus Smaszcz. No, bez wątpienia jest to Inba tego roku. No, my tak uważamy, wy też tak uważacie w ogóle Poland Awards. Też przede tak. wszystkim to miało masę warstw. To trwało. To było bardzo niespodziewane. Główni bohaterowie byli absolutnie po prostu jakby... Z kosmosu. Z kosmosu i też jakby nieprzewidywalność tego całego zdarzenia. Czy jakby tego geneza, bo jeszcze tam wcześniej mieliśmy te podsłuchy chyba na początku. Tak, roku, były jakieś podsłuchy u tych kurzaków. I to wszystko, ta kula śniegowa tak stopniowo rosła, stopniowo rosła. No i w końcu to jebło. Dla mnie ja byłem zachwycony tą całą sytuacją. Nie ma co ukrywać. Uważam, że to po prostu był jakiś cud. Dar od losu. Tak. Dar losu. No i trzeba się cieszyć z takich chwil, wiecie, moim zdaniem. Ja też uważam, że to była taka idealna Inba. Tak naprawdę trzy osoby wokół siebie gadały na siebie jakieś rzeczy. Trzy dorosłe osoby, które wiedziały dobrze, co robią, znają się na mediach, na mechanice tego wszystkiego i robiły po prostu tak, żeby manipulować pod siebie. Mhm. Czy komuś się działa krzywda? No pewnie były momenty, w których było niemiło tym osobom. Mhm. No ale aktywnie i świadomie uczestniczyły w tej Inbie, a my po prostu mogliśmy mieć popcorn i sobie tam zajadać. Tak, wiesz, ja myślę, że ogólnie nie ma takich dram, które nie spowodowałyby, jak tak bardzo się zagłębisz, jakiegoś smutku. Nawet no, tamurcic jakby, to jedzenie całe poszło się jeba. Tak. No i co, i mamy się z tego powodu cieszyć. Teraz wiecie, w każdej sytuacji znajdziemy coś problematycznego, smutnego, wkurwiającego czy coś. To po prostu jakby myślę, że czasami warto trochę wyluzować, tak? I dla mnie osobiście w tej ta drama była mało szkodliwa. Zarówno dla tych osób, które brały w niej udział, jak i dalej szeroko jakoś tak powiedzmy społecznie. To było wszystko śmieszne, to było wszystko takie od czapy. Jakby mamy tutaj do czynienia z parą, która się rozwiodła kilka lat temu. Wiecie, o co chodzi? Tak. Mamy tutaj do czynienia z inną parą, która miesiącami czy latami ukrywa, a wręcz kłamie, bo przecież oni byli wprost pytani i zaprzeczali temu, tak. Więc to nie jest ukrywanie na temat swojej relacji. I to wszystko dzieje się w tle jeszcze to TVP. No i jeszcze Jerozolima. No i teraz możemy podziwiać, to jest tyłem. Tutaj klęczy, tu się pokłada, tutaj dotyka drzwi i widoczek, tak. Jerozolima, Hakiel. To było idealne kombo, mówmy się. I oni sami do tego dokładali, bo to nie jest tak, że tylko Smaszcz, wiesz, dawała do pieca. Dawała do pieca, no ale... Kasiu,
Zapytaj Maciej Kurzajewski, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40 urodziny. Kasia Cichopek po prostu pokładała się w Jerozolimie i lizała podłogę, co później jakiś mem ludzi oburzał. Mnie oburzył, znaczy w sensie mnie nie oburzył, bo mi to wisi, ale jeżeli ja bym był jakąś obrazoburczą osobą, no to by mnie to by mnie oburzyło, że medialna osoba zdradza swojego męża, oszukuje święte miejsce i jedzie z takiej, można by powiedzieć, prywatnej, osobistej, nie wiem, dla kogoś może wzruszającej sytuacji, ogrywać to dla siebie, tylko aby zdobyć na tym... PR sobie robić. No come on! Dobra, ulubione twoje momenty z tej inby. Ja mam takie dwa ulubione ze Smaszcz kontra Kurzop. No dobra, to powiedz Leszo. Pierwszy, to chyba nie będzie zaskoczenia. Kasia to Kurczak. A drugi, no to jest mistrz drugiego planu, czyli pies Bono. O Jezu, no ale to chyba najlepsze powiedziałeś właśnie, no. Chyba najlepsze powiedziałeś. Plus to pokładanie się w Jerozolimie. Tak, to było bardzo dobre. Dobry też był, myślę, to połączenie dnia następnego z pytaniem na śniadanie i buziak. Doszło do takiej sceny, teraz widzicie zdjęcie, pocałowali się. Policzek. Policzek, ale na wizji. To jakby by... Te sesje były dobre pod TVP. Jak a sesje wiesz, były też uśmiechnięci, wieli, coś tam. Tak, ale to były takie najlepsze tak, fragmenty. Tak. I będę to wspominał z uśmiechem na ustach. No może się jeszcze coś wydarzy w tej Indii. Tymczasem przenosimy się do ostatniej takiej, którą mam zapisaną, o której mówiliśmy. To jest Opozda versus Królikowski. I to jest taka inba, że przez jakiś czas o niej nie mówiliśmy, a później zaczęliśmy o niej mówić. To było bardziej skomplikowane, tak. Tutaj mieliśmy do czynienia z młodą, z młodym małżeństwem, z młodymi rodzicami, z małym dzieckiem. Nie jestem jakimś fanem dzieci i nie wiem, niespecjalnie mnie to jakoś zaprząta moją głową, ale zdaję sobie sprawę, że ten sam moment po prostu tego przeżycia, tego wszystkiego musi być mega stresujący. No i tak. Jakby to jest taki game changer. I jeżeli do tego dochodzą jeszcze jakieś tutaj wątki niewierności, jakieś oszustw. Zdrady, tak. Do tego to wchodzą media. Tam był jeszcze jakiś ojciec jebnie. No to słuchajcie, my rozmawialiśmy ze sobą na te tematy, no bo jakby wiecie, no się widziało te newsy i coś tam, o czymś trzeba rozmawiać ze starym przy śniadaniu. Ale ja nie czułem się na tyle komfortowo, no bo co? Ja bym mógł usiąść i tak w miarę poważnie o tym gadać, tak jak teraz, a nie chce mi się już robić takich rzeczy. No, mi też. Ja wolę sobie pośmiać się i wiecie, pośmieszkować. A z czego ja mam tutaj śmieszkować, tak? Jeżeli mam jakieś skalę, to akurat wydaje mi się, że w tej skali przewyższał smutek bardziej. Tantek powiedział, że żałuje ślubu. On tak powiedział, że żałuje ślubu, no. Tak? Ja też żałuję. Choć były takie różne odkręcone od czapy momenty, jak ten Królikowski, który chciał zorganizować tę walkę tych sobów tu. Tak. Wiecie, no jakby po prostu można by z tego kręcić bekę, bo to już jest takie chore, ale z drugiej strony, no wiecie, no mamy w tle tą rodzinę i tą tragedię rodzinną, a to też nawiązywało do kolejnej tragedii, którą jest wojna. Po prostu... jest taki grząski grunt i tak naprawdę wiecie, no i mamy kręcić z tego bekę. Śmierdziało mi to za bardzo. Wydaje mi się, że my później zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, gdy się w to wszystko wkręciła chyba matka Królikowskiego. Matka Królikowskiego i tam były jeszcze już takie typowe... medialne rzeczy. Ale medialne cyrki też, że wróżka wróżyła komuś tak, wiesz, już, ale... takie, już bardziej wyśmiewaliśmy po prostu całe to zamieszanie niż jakichś bohaterów. Tego tak, ale nie chciałem... do tego takiego totalnego bagna, bo jakby nie miałem potrzeby. No to skoro przy tym jesteśmy, to teraz czas na dwie inby, które były bardzo głośne, o których wy też mówiliście i mówiłyście dużo, bo też pojawiły się w nominacjach w ogóle Poland Awards, ale o których my nie mówiliśmy, nie nagrywaliśmy. Pierwsza z nich to Rzeźniczak versus Stępień. Ciągniemy temat właśnie dzieci, tak? Dzieci, tragedii, choroba, tak naprawdę, jakiś... Ciężko na czymś takim, na takim podłożu budować program komediowy i po prostu śmieszkować sobie i gdzieś tam, wiecie, humorystycznie do tego podchodzić, bo gdzieś fundamenty tej całej inby, tej całej dramy, która była między Rzeźniczakiem jest, a między Stępień i tam, wiecie, ludźmi dookoła, no to są po prostu tragicznie smutne. No tak, no nie da się zaprzeczyć. Nie chce nam się o tym gadać. Nie chce nam się. Nie mówiliśmy też o całym zamieszaniu pomiędzy
Ma Fashion, Antkiem Królikowskim i Rafalalo. Fabiańskim. Daj temu Królikowskiego żyć już. I tak, jeszcze, żeby drugą mnie wziął do co mogło się zdarzyć. Tego głównego trzonu nie tykaliśmy, no bo dziecko w tym wszystkim jest znowu. No to jest chyba główny powód. Nie chcieliśmy trochę ruszać tematu Rafalali. To świadomie robiliśmy, o czym zresztą w książce możecie sobie przeczytać. Tak, tak. Trochę o tej książce mówiliśmy. Czasami nie warto dawać niektórym rozgłosu, bo po prostu na to czekają, a nie do końca myślę, że są tego godni. Druga kwestia, to tam też dochodziło do jakichś chyba nadużyć związanych z jakimiś środkami. Nigdy nie przeprowadzaliśmy żadnych badań, ale... Ale sam Sebastian coś takiego mówił. Tak, a mnie to też jakby no nie bawi jakoś specjalnie. No to jakby w takiej sytuacji trzeba się zgłosić po pomoc, myślę. A jakieś takie śmieszkowanie z tego też chyba pomocne nie jest. Tak? No raczej nie, myślę. Co nie zmienia faktu, że oczywiście każdy z nich tak samo dokładał do pieca, pani ma Fashion tak samo. My tam jakoś fragmentami się zajmowaliśmy. Tak, jakieś takie dookoła tego chyba rzeczy, ale ogólnie nie jest to dla mnie jakiś super fan. Ostatnią rzeczą, którą mam na liście, jest Beata Kozidrak i jej słynny pijacki rajd. Coś tam wrzucaliśmy, jakieś chyba memy czy coś, ale chyba nie trafiło to może do naszego wideo żadnego? Do żadnego wideo tak, to na pewno? Nie trafiło. Co tutaj dużo mówić tak naprawdę? No co, mam teraz siedzieć na stołku i się chichrać, że dojrzała kobieta ma problemy z alkoholem? Robi coś skrajnie po prostu chorego i głupiego. Ja widziałem mnóstwo memów na ten temat, które mówiąc szczerze średnio mnie śmieszyły. Ty powiecie, że najeba... Lata, że coś tam, rozwalanie się autem. Nie do końca jest to moje poczucie humoru. Nie czuję się też na siłach, żeby umoralniać kogoś i pisać mu po prostu, że robisz źle, niewłaściwie i tak dalej. Daleki jestem od tego, ale po prostu nie jest to do końca moje poczucie humoru i też u nas takich rzeczy nie było. A samego tego zdarzenia nie poruszaliśmy, no bo co powiedzieć, że co, że zachowała się żenująco, dorosła baba na... się, wsiadła do auta i próbowała po prostu zgrywać nie wiadomo kogo. Tak samo drugi przykład z tego samego roku, Jerzy Sztur. Tak. Słuchajcie, no też przecież dyskutowaliśmy między sobą o tym. No, tak. To było po prostu głupie, skrajnie. No jakby to nie jest ani jedna, ani druga, to nie są osoby, których nie jesteś na taksówkę, wiecie, tak. Czy cokolwiek i mogą wrócić po ten samochód albo nawet kogoś wysłać, założyć, że mają od tego ludzi. Dokładnie. Więc po prostu mi się to we łbie nie mieści. Ale tak jak już powiedziałam, my jesteśmy na takim etapie, że my sobie lubimy po prostu śmieszkować. Na niektóre tematy nie pośmieszkujesz. Znaczy myślę, że ktoś tam mógłby. My się nie czuliśmy na siłach po prostu, żeby się tym zajmować. Żeby, jeżeli ja nie czuję, że mam powód do śmieszkowania z jakiegoś konkretnej sytuacji, a też nie mam ochoty rozmawiać o niej na poważnie, no to po prostu nie muszę. No mamy tę wolność, że sobie sami możemy dobierać tematy. Oczywiście. Także to są tematy, które wybraliśmy. Więc cóż, co w przyszłym roku? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co będzie w przyszłym roku. Ja trochę się nie mogę doczekać. Ja też się trochę nie mogę doczekać, także zostańcie z nami. Będziemy tutaj. Pa!